J2O Studio. Geopolityka i gospodarka. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl. Jesteśmy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z szykującym się na październik forum G2 na stadionie we Wrocławiu, a moim Państwa gościem jest pan profesor Wojciech Myślecki, absolwent Politechniki Wrocławskiej, wieloletni wykładowca, także i przedsiębiorca działający w biznesie, także doradca bardziej lub mniej formalnie kilku kolejnych polskich rządów. Bardzo mi miło, panie profesorze. Bardzo mi miło, bardzo dobrze, że akurat w murach uniwersytetu się spotykamy. Od razu to robi dobre tło i nastrój, przynajmniej dla mnie. Tak, tak. Dla mnie też jest to miłe, że mogę tutaj wrócić, bo kończyłem ten wydział już parę ładnych lat temu, więc to bardzo miły powrót. Będziemy rozmawiać o energetyce. Jeden z paneli Forum G2 będzie poświęcony Zielonemu Ładowi, energetyce i stąd zapraszanie też do pana profesora. Chwilę przed rozpoczęciem naszego nagrania rozmawialiśmy o dawnych latach, też rewolucji, którą te mury pamiętają i działalności pana jeszcze w opozycji i rewolucji, jaka się wtedy dokonywała i która przyniosła nam dzisiejszy system gospodarczy. Mam wrażenie, że czeka nas kolejna rewolucja w energetyce. Nie wiem, czy pan profesor też odbiera te zmiany jako dość rewolucyjne, jak na tą sytuację, jaką mamy dzisiaj w polskiej energetyce. Rewolucja w energetyce jest po części pochodną rewolucji ogólnie w gospodarce i równocześnie rewolucji w układzie geostrategicznym świata, która się na naszych oczach w tej chwili nie tyle nastąpi, tylko już w tej chwili trwa. A więc mówimy o czymś, co już zaczyna być dosyć dobrze zdefiniowane. Jeżeli chodzi o rewolucję w gospodarce, to już bardzo wyraźnie widać, że przechodzimy do gospodarki sieciowej, to znaczy, że właściwie urządzenia, maszyny, czy później już nawet urządzenia inteligentne będą tworzyły sieć. Energetyka, która jest fundamentem współczesnej gospodarki, będzie przez następną jeszcze rewolucję również fundamentem, myślę, dostarczanie energii do gospodarki, również do mieszkań w postaci elektrycznej. Od tego nie uciekniemy. Nie widać, bez względu na to, czy to będzie scentralizowana, czy rozproszona energetyka, będzie oparta o przepływy prądu elektrycznego, tym bardziej, że zapowiadana elektromobilność, czyli przechodzenie na napędy elektryczne, które już w tej chwili z takiej, można powiedzieć, futurologii przechodzą na bardzo twardy, realny grunt, bo kolejne państwa już przygotowują ustawy zakazujące na przykład produkcji samochodów z silnikami spalinowymi. Następnie będzie drastyczne ograniczenie możliwości poruszania się tymi samochodami. To mniej więcej będzie trwało jedną generację. A więc w którą stronę byśmy się nie obrócili, energia w postaci elektrycznej będzie fundamentem też następnego rozdania w gospodarce. A czy zgadza się pan profesor z tezą, że ta zmiana jest wymuszana przez Unię Europejską, poprzez unijny Zielony Ład? Czy ona wynika bardziej z tych zmian, o których pan też częściowo mówił, czyli zmian rozwoju technologii, no i być może też większej dbałości o środowisko, bo przypuszczam, że to jest jeden z czynników? Pierwsza rzecz jest dosyć, można powiedzieć, oczywista, bo nie wyobrażam sobie nawet w tej chwili najprostszej, od zabawek zaczynając, rzeczy, która by nie miała jakichś tam elementów napędzanych energią elektryczną, ponieważ my nie zmienimy nagle fundamentu obliczeniowego wszystkich współczesnych urządzeń elektronicznych, jakie są jednak przełączenia na potencjałach elektrycznych, więc choćby z tego powodu nie możemy wyłączyć energii elektrycznej. Natomiast polityka Unii Europejskiej idzie w kierunku, niezależnie jak dalece poważnie czy niepoważnie traktujemy te zaklęcia dotyczące straszliwych konsekwencji emitowania CO2 do atmosfery, bo ja mógłbym parę czynników jeszcze innych wymienić, które mogą
bardzo światu zagrozić i to stosunkowo w krótkim okresie czasu. No ale przyjmijmy za dobrą monetę, że te konsekwencje należy ograniczyć, a właściwie może później jeszcze docelowo zlikwidować. Ale to samo dotyczy również innych działalności zorganizowanej gospodarczy człowieka, że powinniśmy w zasadzie jednak przechodzić na wszelki wypadek na produkcję i gospodarkę nieemisyjną, to znaczy, która nie tylko CO2, ale generalnie nie powinna... Czyli obiegu zamkniętym, jak to się ładnie teraz... Obieg zamknięty, ale nie tylko w odpadach, ale obieg zamknięty gospodarczy, jeżeli chodzi o oddziaływanie na zewnątrz. CO2 w tej chwili jest takim sztandarowym produktem. Prawdopodobnie wybrano oddziaływanie CO2 i do tego dobudowano bardzo już w tej chwili dramatyzowaną narrację, że to niedługo świat będzie się już w cieplarnię zamieni. Natomiast polityka Unii Europejskiej jest próbą przeniesienia strategii rozwoju gospodarczego Niemiec na całą wspólnotę Unii Europejskiej. Strategia niemiecka zawsze polega na tym, że oni jakby pierwsi próbują wejść w jakąś najważniejszą, czy fundament nadchodzącej gospodarki, żeby być pierwsi. Że na przykład jak kiedyś byli znakomici w hutnictwie, później w tam statkach, w broni pancernej, ten Krupp miał w pewnym momencie 300 tysięcy ludzi, a w tej chwili oni chcą być pierwsi w tych nowej generacji urządzenia generujących energię elektryczną. Czyli założyli, że energia elektryczna jest potrzebna, nie zostanie wyeliminowana i że trzeba do niej dochodzić również poprzez wyprzedzenie. No więc ich słynna Energiewende miała prawdopodobnie też na celu jakieś tam elementy ideowo-klimatyczne, ale de facto była próbą wejścia Niemiec jako pierwszych do nowej technologii wytwarzania energii innych niż były w poprzedniej epoce. To jest ważne. Nieważne, jakie byłyby były inne. A więc zagospodarowanie segmentu bardzo ważnego, jak powiedziałem, niezbędnego wręcz dla funkcjonowania, ale już zupełnie z nowymi technologiami. Ponieważ Niemcy mają taki przedziwny, skuteczny i korzystny dla nich zwyczaj, że się z nikim nie liczą. Znaczy, jak już są słabi, tam gdzieś tam zbombardują, to się liczą, natomiast jeżeli są już silni, pewni siebie, to się po prostu z nikim nie liczą i oni się po prostu też z nikim nie liczą i narzucili w jakimś sensie, być może mieli rację nawet, słynną zieloną rewolucję, zielony ład i politykę Unii, która w zasadzie narzuca po prostu transformację energetyczną. Czyli zaczynając od początku tego pytania, transformacja energetyczna jest przemyślanym, wielkim planem gospodarczym, a nie tylko jakimś takim wąskim koniecznością w energetyce. I czy powinniśmy w takim razie wpisać się w tą transformację? Bo mam wrażenie, że przez ostatnie kilka dekad już, bo to już w zasadzie druga dekada, od kiedy mówimy o tej transformacji. Raczej mówiliśmy, że pójdziemy własną drogą, że wciąż będziemy stawiać na te surowce, które mamy, czyli węgiel, że oczywiście rozwiną nam się w końcu technologie wychwytywania dwutlenku węgla, tak aby go wykorzystywać albo składować. No, jak widać, to się nie udało. No i teraz pytanie, stoimy przed wyborem, albo już być może nawet wybraliśmy jednak drogę, żeby się w tą transformację wpisać, więc czy to dobry kierunek? A jeżeli tak, to w jakim dalej, w jaki dalej sposób ta energetyka powinna się zmieniać? Na jakie technologie powinniśmy stawiać w Polsce? Znaczy, każde społeczeństwo z konieczności musi, a szczególnie politycy, którzy reprezentują to społeczeństwo, czy naród, czy państwo, muszą przyjąć z pokorą pewną zasadę, że nie można walczyć przeciwko koniecznościom. Niezależnie, że dla Polski wejście w transformację energetyczną na wzór Energiewende w Zielony Ład Unii Europejskiej, który zakłada w pierwszej kolejności dekarbonizację gospodarki, to znaczy zaprzestanie spalania paliw kopalnych. To nie chodzi tylko o węgiel, ale później już na gaz się zasadzają też ostro, więc no choćby jak już wspomnieliśmy tutaj o tych silnikach, które nie będzie można produkować spalinowych, więc myśmy powinni od początku, jeżeli decydowaliśmy się na wejście do Unii Europejskiej i stwierdziliśmy, że
od kilkuset lat, powiedzmy może od, a na pewno od początku XVIII wieku, nie było lepszego okresu dla Polski, jak jest w tej chwili. I ja pamiętam przecież czasy słynnego PRL-u i obozu miłującego pokój, który mnóstwo bomb wyprodukował i Związku Radzieckiego i tym podobne. No ja mogę ocenić, tak wychodząc na ulicę, niesłychany skok cywilizacyjny, ekonomiczny, może mniej społeczny, bo to są też koszty społeczne bardzo wysokie takiej dramatycznej transformacji. I większość Polaków nie zamierza się wyprowadzać z Unii. Więc jeżeli my w jakiejś wspólnocie jesteśmy, to nie tylko po to, żeby brać pieniądze od niej, co tak niektórzy kombinują, natomiast my musimy przyjąć pewien wspólny system wartości, wspólny ocen. I ja zresztą nie dzisiaj tu mówię, tylko pisałem taki słynny artykuł, przegraliśmy wojnę o Węgiel jakieś 7 czy 8 lat temu. On został opublikowany na portalu CIRE, znany środowisku energetycznemu. I wtedy tłumaczyłem, że niezależnie jak bardzo kosztowne i dramatyczna będzie dla nas ta transformacja, tą transformację należało wtedy, i to był ostatni moment, żeby ją rozpocząć, że opublikowałem nawet tak zwaną tam doktrynę, to ona była uproszczona, to były tezy do doktryny energetycznej Polski, której do dzisiaj notabene nie mamy, gdzie w pierwszym miejscu było napisane, że realizujemy politykę energetyczną w ramach Unii Europejskiej. Możemy być na samym końcu, możemy być tym wagonem z czerwoną latarnią, ale tym niemniej musimy być przyczepieni do pociągu o nazwie Unia Europejska i jechać z nią tam, gdzie ta Unia jedzie. Druga rzecz, że należało być jakby liderem entuzjazmu wymuszonego, z obrzydzeniem, że tak powiem, tłumaczonego, że my niezwykle popieramy Unię. I później po tym zdaniu miał być przecinek, a nie kropka, i ale. I tu miała być cała lista, co my musimy zrobić, czy na Unia pomóc, żeby wyrównać mniej więcej koszty tej transformacji. I trzeba było już dawno ją było zacząć. A myśmy tak troszeczkę jakbyśmy byli koczowniczym jakimś narodem i jeszcze z tendencjami zachowania kultury negocjacyjnej Rosji, że myśmy im obiecywali i nic żeśmy nie brali pieniędzy, nic żeśmy właściwie praktycznie nie robili. A jedynym skutecznym programem było zresztą zrealizowane przed Unią Europejską, naszym członkowskim, to było powiedzmy w kwestii ograniczenia emisji kwasu, tam związków siarkowych i pyłów. Tak. Więc i myśmy powinni zrobić byli to samo. Od razu zabrać się za to CO2. Pojechać z ogromnym planem, bardzo przemyślanym, świetnie wyliczonym likwidacji energetyki węglowej. Od tego trzeba było zacząć. I dużo wcześniej. W tej chwili jesteśmy w tej sytuacji, że dramatycznej, bo jakby do społeczeństwa to nie dociera, bo póki jest prąd tak słynny w kontakcie, no to co ich tam obchodzą? Jakieś tam różne technologie i tak dalej. Natomiast politycy doskonale zdają sobie sprawę, że w tej chwili koszty takie szybkie tej transformacji będą bardzo wysokie i będą tym wyższe, im bardziej będziemy się opierać. Nie ma gorszej strategii, to potwierdzone mniej więcej od epoki kamienia łupanego, nim kontynuować przegraną wojnę. Tego się nigdy nie robi, a my to robimy na naszych oczach jeszcze do dzisiaj. I nie zapowiedziano nawet w tej chwili, że na przykład za rok jedziemy do Unii Europejskiej z planem, który ma być podpisany nie tylko przez rządzącą ekipę, przez całą opozycję parlamentarną, że bez względu na wyniki wyborów i kto będzie rządził, będziemy ten plan realizować. I ten plan powinien być przedstawiony społeczeństwu w sposób jasny, klarowny, bez złudzeń i bez walki o głosy wyborcze. Tylko taki plan, nie wiem czy się uda, więc musimy się liczyć z bardzo poważnymi różnymi perturbacjami, z tym z możliwością takiego, można powiedzieć, załamywania się polskiego systemu, to zresztą bardzo widać. Unia to nie jest jeden tylko partner, który nas zmusi do zmiany polityki, mianowicie taki rysujące się pewne porozumienie domniemane między Rosją a Niemcami może doprowadzić, że Rosja stanie się takim batem, że Unia będzie trzymała marchewkę,
a Rosja będzie wynajętym takim od bata, który będzie tam Polskę tego. Proszę zwrócić uwagę, że w przeciągu od 19 maja, czyli to nie jest jeszcze miesiąc, zaszły niesłychane wręcz zdarzenia. Naprzód się wyłącza 10 bloków w Bełchatowie. Później jest, Czesi nas podają do Trybunału Europejskiego, który nakazuje, co jest już jakieś bzdurą totalną, zamknięcie natychmiastowe odkrywki, ze wszystkim tego w Turoszowie, czyli włączenie drugiej dosyć krytycznej elektrowni w Polsce. Następnie pali się system podawania węgla do jedynego bloku, który się utrzymał w Bełchatowie. Później następuje, że jakieś tam myszy i szczury, czy nietoperze w Danii powodują cofnięcie zezwolenia środowiskowego na kontynuację budowy na Wyspach Duńskich naszego Baltic Pipe. Po cichu, nie przedostało się do prasy, ale ja wiem, była jeszcze poważna awaria techniczna w jakimś tam urządzeniu budowanego tego rurociągu. Później nagle jest jakiś wyciek gorącego medium w tym nowym bloku Jaworzno 3 w Turoszowie, też jakoś tak na okrągło napisano, ale to wyłącza blok w Tauronie, w Jaworznie, co najmniej na minimum 4 tygodnie, tam trzeba będzie przeprojektować to wszystko, albo nawet na kilka miesięcy. A przecież ten blok, który z takim trudem, praktycznie wbrew politykom został uruchomiony, którzy nic tu nie zrobili, a tylko przeszkadzali, to brałem udział właśnie, żeby w tej całej jakby procedurze wymuszonego oddawania tego bloku. Ten blok uratował Polskę wtedy. On pracował 10% powyżej nominału, czyli prawie do 1000 doszedł. Jeszcze na dodatek jest to blok, który osiąga niesłychaną sprawność 50%. I taki blok przez jakieś zaniedbania. Druga rzecz, że jak się robi rewolucję, to nie tylko pytanie, co i w którym kierunku, to my moglibyśmy we dwójkę sobie wyobrazić i wiele byśmy się nie pomylili. Natomiast kim to robić? I to jest następne pytanie. Ja to mówię dlatego, że ja już sobie wyobrażam tą naszą konferencję, że właściwie ta konferencja ma dać odpowiedź, kto to ma robić, bo to będzie wyraźnie tam się ujawni. Na pewno nie da się zrobić z kadru, która w tej chwili jest w polskiej energetyce, ponieważ to kadra, która była dobierana kryteriami politycznymi i która, no niestety, ja straszną przykrością to mówię, bo znam środowisko energetyczne i dla mnie to jest bardzo bolesne, że to są ludzie, którzy nie rozumieją energetyki. Nie rozumieją szeregu problemów, które są związane z energetyką i nie rozumieją też strony systemowo-technicznej. I właśnie ta nasza konferencja G2, która ma zgromadzić nową generację przemysłowców, nową generację menedżerów, nową generację jakby przedstawicieli przemysłu nowej generacji i tak dalej, to oni rozwiążą ten problem. Dlatego, że ta rewolucja w energetyce, tak niezbędna i tak konieczna choćby ze względów politycznych, będzie szła od dołu tym razem. Góra będzie musiała się jakby dopasować, czyli wielkie bloki, wielkie firmy pionowo zintegrowane pod naporem niezwykle licznej, inteligentnej gospodarki, stosunkowo młodej również, również wiekiem menadżerów, ofensywnej, bo ci ludzie też przecież chcą mieć pieniądze, chcą mieć sukcesy, będzie parła do przodu, nie patrząc na konsekwencje dla kopalni, dla górników. Po prostu to jest ta część gospodarki jest odporna na to, co zrobią górnicy, bo uważają, że górnicy są dorośli i mają, niech sobie coś działają, niech sobie coś robią. Gdyby miał pan doradzać tym menadżerom, którzy też będą na forum G2, to w kierunku których technologii Polska powinna teraz iść? Ponieważ na tym etapie transformacji energetycznej jest ogromna dominacja w tej chwili technologii opartych o energię słoneczną. To jest bardzo korzystne, dlatego że z punktu widzenia bilansu energetycznego Ziemi jako całości, energia słoneczna nie wprowadza niekorzystnych zmian, bo jest jakby całkowicie z zewnątrz. Jakby nie eksploatuje zasobów energetycznych Ziemi i wobec tego jest neutralna, już nie chcę tutaj naukowych tutaj wywodów prowadzić, ale jest w każdym razie neutralna w stosunku do bilansu energetycznego Ziemi, bo to jest energia, która i tak tu przychodzi. Więc albo ona
będzie służyć roślinom, ludziom i tak dalej, na wakacjach też się przyda słońce, ale tym niemniej ona tu jest. I teraz ją po prostu część tej energii, zresztą ona jest wystarczająco dużo, skierujemy na energetykę. Więc to jest prawie że idealne, jest na tym etapie. Później pewnie będą jakieś korekty, ale sądzę, że docelowo z punktu widzenia fizycznego to jest najtańsze, najbardziej naturalne i tak zwane nieentropijne źródło, żeby jednak, no muszę użyć jakiegoś naukowego słowa. No ma jedną wadę, w nocy też potrzebujemy energii, kiedy akurat... Tak, i jakby drugą stroną, ale tej samej monety, czy to nie jest inna moneta, jest kwestia stabilizacji, ponieważ rzeczywiście Słońce troszeczkę jak kobieta jest zmienne, raz świeci, raz nie świeci, więc musimy się zastanowić, jak tą lukę między potrzebami, kiedy nie ma tego Słońca, wypełnić. Oczywiście można powiedzieć tak, no to budujmy światowy system energetyczny, tam Słońce zawsze gdzieś świeci, tak, jak będzie się kręcić. No ale to jeszcze do tego daleko, tym bardziej, że żyjemy w kierunku rozproszonym, jest kwestie stabilizacyjne. Kwestie stabilizacyjne związane są bądź z magazynami klasycznymi, na razie one dominują, takie wielkie akumulatory, żeby już znowu nie za bardzo wchodzić w materię techniczną. Natomiast na horyzoncie pojawia się, tak trochę już można powiedzieć, nie do końca dobrze zdefiniowany problem wykorzystywania wodoru. Bo nadmiary też energii elektrycznej będą, nie tylko niedomiary, ale będą też nadmiary. Stąd właściwie magazyny są naturalnym uzupełnieniem źródeł, które pracują na siłach przyrody, na energii pierwotnej przyrody, jak choćby też wiatr czy fale. I wtedy powstanie problem magazynu. Być może, że rozwiązane nie będą magazyny, które my znamy. Może właśnie na fali szczególnie ogromnych nakładów, które przewidziano w Funduszu Odbudowy Europy na technologie wodorowe, szczególnie technologie zielone, a więc ukierunkowane na paliwa naturalne, jakim jest dostarcza przyroda, one dadzą rozwiązania. Więc albo będą radykalne zmiany korzystne parametrów, albo powszechność stosowania tych technologii spowoduje, że my inaczej na nią popatrzymy. Bo umysł człowieka jest tak ustawiony, że co wymyśli generacja N-1, zrozumiałe jest wyłącznie przez generację następną, dlatego że my do tego wynalazku nasze wyobrażenie, ja zawsze mówię o takim syndromie kołowrotka, że jak zbudowano silnik elektryczny potężny i skuteczny, to wywalano te niesłychanie ciężkie i kopcące maszyny parowe, takie jak na przykład w Ziemi Obiecanej jest takie wspaniałe właśnie pokazane siły tej maszyny parowej, ale zostawiano ten cały system przenoszenia napędu, kołowrotki, pasy i tak dalej, nie rozumiejąc, że różnica między maszyną parową a silnikiem elektrycznym to nie jest to, że on sobie cicho pracuje, nie trzeba tam łopatą węgla dorzucać, tylko że jest skalowalność. I dopiero w momencie, kiedy była reforma Taylora i zbudowano przede wszystkim taśmę produkcyjną, Ford zbudował, to wtedy przecież tam było mnóstwo tych silników, małych, dużych, średnich, a nie tam jakieś tak. I to był przełom. Być może w magazynach coś takiego będzie. Na pewno w tej chwili jestem. I na przykład dla mnie zaskakujące, po prostu ja myślałem, że w tym wieku człowiek już naprawdę dosyć dużo rozumie, co się na tym świecie dzieje, jest na przykład, że polski Sejm nagle uciął z nowelizacji ustawy o źródłach odnawialnych wprowadzenie słynnej hybrydy stabilizowanej, czyli hybrydy, że się wymusza, że ma do 1 megawata przyłączenia wprowadzić w układzie rocznym ponad 5000 megawatów i ma być magazyn. Tam były wymienione, nie mówiono gdzie, jakie, ale po raz pierwszy wprowadzono magazyn, czyli miało to otworzyć epokę stabilizacji źródeł tych. I co się okazało? Że nagle po pierwszym czytaniu na plenarnym sejmie w komisji to znika. No, tak jakby ktoś wziął nożyczki i wyciął. Zostawiając na przykład w pozostałym tekście tej nowelizacji, zostały tam odniesienia,
Ale sama hybryda zniknęła. To jakiś jest nowy patent w tej chwili legalizacyjny. Nie wiem, jak to się mogło stać. Jestem oburzony oczywiście. I jak można było? Myśmy mieli pierwszy, naprawdę Polska i Niemcy mają pomysł, co robić. My w kierunku stabilizacji źródeł OZE. Niemcy chcą wymusić, żeby każde źródło OZE, niezależnie tego, nawet w nocy, ma się podnieść na rozkaz operatora do pełnej mocy przyłączeniowej na 15 minut i dwa razy dziennie mogą. Czyli będą każde źródło niestabilne będzie musiało mieć choćby taki mały magazyn, który 15 minut będzie samodzielnie za te źródło wprowadzał. Czyli mamy fotowoltaikę, mamy magazyny różnej technologii, bo oczywiście jest ich dzisiaj już kilkanaście różnych. Oczywiście. Wiatr. Pytanie, czy do tego czasu, mając przed sobą wizję wyłączania tych starych bloków węglowych, budowanych jeszcze w większości za czasów Gierka, czy mając tą wizję, są powinniśmy... Z okresu Gomułki też jeszcze. Jeszcze, tak. I niektóre z nich, elektrownia Stalowa Wola, lata 60. jeszcze niedawno była potrzebna, podniesiona z powrotem do systemu. A w Kaliszy były jeszcze przedwojenne, jeszcze świetnie pracujące generatory, ale elektrociepłowe. No i niestety tych pięknych zabytków techniki będziemy musieli się w końcu pozbyć. I teraz pytanie, czy powinniśmy przeskoczyć pewien etap, ten, który Niemcy zrobiły, czyli Niemcy rozwinęły energetykę gazową, która dzisiaj jest dużym zabezpieczeniem dla źródeł niesterowalnych, odnawialnych. Czy Polska powinna iść tą samą drogą, czyli teraz rozwijać jeszcze dość intensywnie bloki gazowe, aby mieć to zabezpieczenie przez 20-30 lat, które będzie regulować tą pracę niestabilnych źródeł? Czy powinniśmy te środki, które byśmy wydali na ten gaz, od razu inwestować w magazyny energii i przeskoczyć ten etap? Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o elektrownie gazowe, czyli bloki, które wyłącznie produkują energię elektryczną, to powinniśmy budować tylko tyle, ile jest absolutnie niezbędne. Dlatego, że to jest też technologia przejściowa, bo Niemcy już kombinują tam w przyszłości, żeby to mocno ją ograniczyć, mimo że walczą jak lwy o ten Nord Stream 2, który bardzo wiele problemów nam przysporzy. No ale myśmy powinni z gazem, jak to się mówi, ostrożnie postępować i rozsądnie postępować i roztropnie postępować, czyli tyle niezbędne. Natomiast jakbym puściłbym taką, można powiedzieć, otwartą furtkę gazową do programu przebudowy naszych elektrociepłowni. I przy okazji od razu, żeby te elektrociepłownie były elementem stabilizacyjnym dla lokalnych mikrosieci, które będą zintegrowane, żeby po prostu nie wpuszczać do dużych sieci dystrybucyjnych niestabilnych przepływów prądu, choćby z układów prosumenckich. Tak? To trzeba po prostu grupować w mikrosieci zarządzane sztuczną inteligencją, stanowiące pewną całość techniczno-systemową i one powinny być takim elementem zapewniającym w krytycznej sytuacji stabilność tej sieci, żeby jak najmniej ta mikrosieć brała z głównej sieci, jak najmniej robiła sobie z niej magazyn, bo w prosumenci sobie zrobili z systemu polskiego elektroenergetycznego, który ma problemy przecież z bilansowaniem, sobie magazyn zrobili i no, trudno się dziwić, że w tej chwili jest reakcja na to. Więc im prędzej kompleksowo podejdziemy do dwóch wielkich programów stabilizacji źródeł OZE przyłączanych do sieci dystrybucyjnych i drugi program połączenia to w sposób racjonalny i rozsądny z programem koniecznym, absolutnie przebudowy polskiego systemu ciepłowniczego. I tutaj gaz uważam, że jest bardzo potrzebny. Być może należałoby już myśleć o takich konstrukcjach, że bardzo łatwo, żeby gaz później w razie czego zastąpić wodorem. Czyli już myśleć o takich rozwiązaniach technicznych, żeby no, nie było trzeba było wywalać wszystkiego do góry nogami. I to jest nasza droga. Natomiast trzeba, co ja wiem, że pan i tak by zapytał, ale ja od razu wiem, co by tu... A co będzie z tą wielką siecią? No tam już dół, tam będzie jakieś mikrosieci stabilizowane z możliwością tworzenia wysp, sztuczna inteligencja, ale co będzie no, na przykład z Bełchatowem, co będzie ten. No i tu dotykamy w tej chwili realiów politycznych obecnych.
Na pewno nie ma mowy, żebyśmy nie podpisali albo kontestowali wygaszenie do tam 49 czy 50 roku wszystkich technologii węglowych, technologii. Gaz zresztą też generuje CO2 i gaz też będzie obkładany tym słynnym ETS-em, więc też się nie ma z czego tak bardzo cieszyć. Stąd ja jestem przeciwko budowania wielkich elektrowni wyłącznie gazowych. Najlepiej są elektrociepłownie, to małe i średnie. Natomiast pytanie wisi, no co w miejsce tych wielkich bloków, bo nie ma możliwości, żeby tych bloków nie było. Przy obecnej konstrukcji sieci, układzie napięciowych, konfiguracji, topologii i tak dalej, my musimy mieć około 12 do 14 tysięcy wielkich bloków, bo inaczej no, za pomocą rozproszonego układu nie utrzymamy 400 tysięcy kilowoltów stacji i tak dalej. Więc stąd jest problem energetyki jądrowej. Ten problem mają wszyscy, mają Szwedzi, mają Francuzi, mają Amerykanie, ponieważ wielkie bloki, które my znamy, opanowane technologie, choćby jak ten francuski EPR czy AP1000 amerykański, nie umie, obecne współczesne społeczeństwo nie umie zbudować tego bloku. One były projektowane na inną gospodarkę, na inną technologię inwestycyjną. Taki Krupp miał 300 tysięcy robotników, pionowo zintegrowany i Krupp budował od A do Z wszystko. Podobnie jak francuska Areva, która teraz jest bankrutem. Procedury jednolite korporacyjne, kulturę jednolitą, system raportowania jednolity. A w tej chwili jest 280 firm od sasa do lasa. Nikt nad tym nie panuje. I ten przykręcie nie w tą stronę, co trzeba. Tamten tam na wszelki wypadek da jakąś śrubkę. Tam wszystko musi być zgodne. No i teraz wobec tego się 3-4 razy dłużej buduje. Nawet tacy poważni ludzie i nie lubiący żartów robić z pracy, jak Finowie, no też nie mogą tego zbudować. No nikt nie umie zbudować dużego bloku. Budują Chińczycy i Rosjanie, bo zachowali strukturę społeczeństwa takiego lekko monolitycznego, zarządzanego odgórnie, bez wymyślania różnych cudów i przedsiębiorstwa w Rosji, w Chinach są takie, jak były za komuny mniej więcej. No są nowocześniejsze, może ładnie wymalowane, ale sposób zarządzania jest taki sam. Więc, a my nie możemy ze względów makropolitycznych wręcz wziąć technologii rosyjskich czy te. Skończy się to w ten sposób, tak. AP1000 odpada, EPR odpada. Więc albo przeżyjemy do momentu, kiedy pojawią się, bo w tej chwili ogromne pieniądze na to idą, bloki średniej wielkości, które dla nas byłyby zbawienne, typu 200-300 megawatów, ponieważ my mamy taką sieć i my byśmy wyciągali nasze bloki i dokładnie w te same miejsce byśmy wstawiali te nowej generacji te bloki, tak? No i w związku z czym, nie wiem co będzie, trzeba moim zdaniem tak ustawić sposób wycofywania naszych bloków, że do momentu, kiedy nie będziemy wiedzieli, że już można na przykład takie new scale'a zainstalować, ale w tej chwili bardzo ciekawe jest ta linia bloków jądrowych chłodzonych ciekłym sodem. Ona bardzo szybko idzie do przodu. Wchodzi w to Elon Musk, a on raczej jest rzeczywiście wizjonerem, ale bardzo dobrze umie liczyć pieniądze, co się bardzo tutaj tego... Ja sądzę, że jak on w to wchodzi, wygląda, że Bill Gates też to wejdzie w te bloki sodowe, to być może i to są znowu bloki 200-300 megawatów, i że ten... Czyli panie profesorze, to postępowanie, które ciągnie się już od ponad dekady na budowę tych dużych, kilku dużych bloków atomowych o klasy 1000-1500 megawatów, powinniśmy na razie zakończyć i czekać na tą mniejszą. Panie redaktorze, mnie się wydaje, że Polska no jednak no ma sporo ludzi, którzy skończyli 18 lat, więc powinni być w miarę poważni. Cały program jądrowy dotychczas to jest kupa śmiechu po prostu. Przecież to jest gonienie królika po to, żeby go absolutnie nie złapać. To nic nie... Nie ma nawet wskazanej dokładnej lokalizacji, nie ma wybranej technologii. Przecież my próbujemy wskazać lokalizację, ale nie mówimy o jakiej technologii. Czy to ma być 1400 MW, na przykład koreański blok, czy może rosyjski jakiś tam, czy może francuski. No przecież tak nie można, no to przecież
nie wiem, jak to myśleć. Na razie my się przymierzamy nie od tam 10 lat, jak powiedział pan redaktor, tylko my się przymierzamy już w tej chwili z 50 lat do budowy, bo przecież na początku lat 70. Tylko co wtedy zrobiono? Zaczęto kształcić ludzi, wykształcono, utworzono praktycznie wydziały albo na wydziałach ważniejszych technologii cieplnych utworzono sekcje energetyki jądrowej, szkolono w Związku Radzieckim, w Czechach szkolono, a teraz to proszę mi powiedzieć, gdzie się szkoli potencjalnie inżynierów, techników i tak dalej do przemysłu jądrowego? Odpowiadam, nigdzie. No to co to za program jest? To jest typowe miejsce do zarobienia przez słusznych ludzi jakichś tam słusznych pieniędzy i nic więcej. No. Przecież i to dlatego odpowiadam, nie ma polskiego programu jądrowego. Zapisy w polityce energetycznej Polski, jest też dokument programu jądrowego Polski, no oględnie mówiąc się już w tej chwili rozmijają mocno z rzeczywistością. Prędzej czy później, ale raczej zdecydowanie prędzej, nastąpi ten kryzys. Czy będzie blackout w Polsce, czy zacznie się już taka seria, tak jak w tej chwili w przeciągu miesiąca, no wymieniłem ile nieszczęść zaszło. Już nie mówiąc o to, już nie chciałem o prezydencie Bidenie mówić, wyjątkowo szkodliwy z punktu widzenia naszej sytuacji energetycznej, no to my musimy w końcu dorosnąć, bo inaczej nam na głowę to wszystko się zawali. Panie profesorze, to w takim razie na zakończenie zejdźmy jeszcze na ten poziom gospodarstw domowych. Rząd przedstawił właśnie propozycję, aby no nieco pogorszyć opłacalność instalacji fotowoltaicznych, ale za tym stoi oczywiście większa odpowiedzialność prosumentów, czyli tych osób, które będą produkować energię w tych instalacjach fotowoltaicznych, za ponoszenie kosztów też utrzymania sieci. No efektem prawdopodobnie będzie jednak lekkie schłodzenie tego rynku. Czy pana zdaniem to jest dobry kierunek? Czy powinniśmy już dużo ostrożniej podchodzić do rozwoju tej fotowoltaiki prosumenckiej i czy to jest już ten moment, aby stawiać na technologie gdzieś tam być może bardziej mieszane, czyli razem z magazynami energii, z większą autokonsumpcją na potrzeby ogrzewania domu energią elektryczną, ładowania samochodów. Sprawa energetyki prosumenckiej jakby pokazuje wszystkie plusy i minusy energetyki rozproszonej i ewentualnie plusy i minusy polityki, jak ją wspierać i jak jej nie wspierać. Pierwsza rzecz, ludzie są bardzo racjonalni w wydatkach własnych pieniędzy. Nawet ten, który na przykład skrzani wszystko w pionowo zintegrowanej spółce energetycznej, ze swoim prosumenckim wytwarzaniem energii będzie postępował niezwykle racjonalnie. Więc jeżeli najtańszy sposób magazynowania, bo ta różnica w odkupie energii z sieci nie była duża, więc właśnie ten magazyn był tani. No i prosty. No, dało, odbierało się, wszystko grało. Ale sieci energetyczne na niskich i średnich napięciach właściwie niewiele zrobiły, żeby rozszerzać ten wolumen usługi bilansująco-stabilizacyjnej. Bardzo często jest tak, że jak świeci słońce, ale są chmury, to duża rzesza prosumentów plus wielkie te farmy fotowoltaiczne powodowały całkowite wariactwo w układzie bilansowania. Gdzie chmura, powiedzmy, spada na przykład no, przy tej całej ogólnej ilości, jaka może być tam pod chmurą, no to często o 50% nawet spada produkcja. Chmura mija do góry, no za chwilę znowu w dół. No więc jeżeli tych prosumentów jest dużo, plus ten, no to ten system dystrybucyjny nie jest na to przygotowany. Dwa, system dystrybucyjny nie był przygotowany na masowe pojawianie się przypływów dwukierunkowych, bo to jest masowe, to jest ponad milion. Czyli my, mając ogromny sukces, co pogratulować trzeba rządowi, tak zwany mój prąd, to był wielki sukces. I ten sukces nagle spowodował, że jakby sam sobie dach na głowę zrzuca. Rząd próbuje racjonalizować to i to idzie w tym kierunku, żeby koszt kupienia magazynu zrównał się z kosztem wykorzystania, albo nawet był tańszy kupienia własnego magazynu i stabilizowania, niż korzystanie z wielkiego, powszechnie dostępnego magazynu. To jest obrona
padającego czy rozpadającego się systemu dystrybucyjnego. Druga rzecz, że w tej chwili no, my mamy naprawdę rewolucyjne pomysły, jak nie robić, albo jesteśmy takim głównym źródłem pokazywania, jak nie należy danej rzeczy robić. Proszę zwrócić uwagę, że my zapowiedzieliśmy, że wyłączamy aktywa węglowe, szczególnie wytwórcze, do jakiejś bliżej nieokreślonej organizacji, która nie jest ani dobrze zdefiniowana, ani dobrze prawnie, nie jest uzgodniona z Unią Europejską. W związku z tym, co robią firmy? Raz, że bardzo chętnie chcą pospić. One chcą być zielone. Na przykład prezes PGE oświadczył, że jego firma będzie prawie głównym liderem zielonych eko. PGE, prawda, które ma potężne ten Bełchatów, Turoszów, tamte odkrywki. Oni chcą się tego nagle pozbyć. Nieważne jak. No, nie chce ktoś to weźmie. W związku z czym, co się robi? No, ci ludzie, którzy tam pracują, nie wiedzą, czy będą zatrudnieni, czy nie i tak dalej. No to tak, zaczynają na pół gwizdka pracować. Starsi przechodzą na emeryturę. Ale również się nie inwestuje w te źródła. No po co inwestować, jeżeli ma ktoś tam se wziąć, państwo najlepiej, nie wiadomo jakie, czy nasze, czy inne. Czy... No więc w związku z czym taki pomysł prosty, ale nie oprzyrządowany w bardzo precyzyjny plan pokazania, jak to będziemy robić, powoduje dodatkową destrukcję gotowości technicznej tych wszystkich wielkich bloków. No i to pogarsza całą sytuację. Panie profesorze, myślę, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać na ten temat i myślę, że będzie do tego doskonała okazja 7 października na Forum G2 na stadionie we Wrocławiu, na który bardzo serdecznie razem z panem profesorem państwa zapraszamy. Można się już rejestrować na to wydarzenie i myślę, że dalsza część tej bardzo ciekawej dyskusji już tam 7 października we Wrocławiu. Serdecznie państwa zapraszamy. Ja też bardzo dziękuję. Chciałem tylko państwa zaprosić serdecznie, ponieważ myśmy poruszyli zestaw bardzo poważnych problemów. Tam będą bardziej szczegółowe i bardziej konkretne odpowiedzi na te znaki zapytania, które myśmy pokazali. Tak jest. Zapraszamy państwa serdecznie. Forum G2. Geopolityka i gospodarka. 7 października na stadionie Wrocław. Więcej informacji na www.forumg2.com.